Dzisiaj, dzisiaj w kiju, w dupie chciałem zaprosić na przechadzkę po Buxton. Chciałem skorzystać z okazji, że tutaj są eksperci od Anglii i zapytać jako wywiad, dlaczego tu jest wszędzie grzyb? Jako ekspert od Anglii, Dominika, powiedz jako pierwsza. Grzyb. Podobno gdzieś nie ma grzyba ktoś. Ja nie... W sumie na naszym poprzednim mieszkaniu nie było grzyba, co było trochę dziwne. Nie było grzyba? Southampton nie mieliśmy w ogóle grzyba. I to był wyjątek w sumie. Wyjątkowe byliśmy. No, to był grzyb. Wyjątkowe mieszkanie. Ale ja otwierałam okno po każdym kąpaniu się i cały czas wietrzyłam nawet po tobie. Było zimno. No to luksusowo miałaś, bo ja nie mieszkałam nigdy w mieszkaniu bez grzyba w Anglii. Pierwsze mieszkanie miało grzyba, bo mieszkałam nad pralnią. Więc było tak. Teraz mieszkam w sumie na dachu, więc może to jest grzyb. Grzyby są na dachach. A my też mieszkamy pod dachem zaraz. No. Czy tutaj coś było z królową, bo wczoraj była koronacja i co oni tu robili? Czy oni tu zrobili grilla, robili wszyscy w parku. I tyle. Tyle było. A co ma grill do monarchii? Tyle jeszcze o Anglii nie wiem. Że grill. Może to był coronation barbecue. Brzmi jak nazwa jakiegoś ketchupu, jakby sosy do ketchupu. A oni tutaj lubią monarchię lokalnie, czy nie lubią króla? Lubią króla? Tutaj. Myślę, że na północy to lubią może. Na północy. Ale dlaczego lubią, a gdzie indziej nie lubią? Nikt nie wie, no to ładne jest. Bo może mają porównanie, widzą jak wygląda Duda albo Macron. Hej, wiecie czym się różni Duda od króla angielskiego? Wiekiem. Że król ma Dudę, a Duda nie ma króla. Suchar, dobry. To jaki suchar jest? Taka jest prawda. No. To jeszcze, dlaczego są grzyby? Są grzyby, bo są źle zbudowane budynki i są nie... Skąd ty wiesz, czy źle? Nie odprowadzona jest wilgoć. Skąd w fundamentach. Nie zrobili osuszyć, musieliby osuszyć fundamenty. Jakoś to się robi na pewno, że się buduje dom tak, żeby fundamenty były suche. Jakie fundamenty? Żeby nie podchodziła wilgoć pod dom. Na suficie na pierwszym piętrze mamy grzyba, a nie na fundamentach. Bo są całe mury budynku zagrzybione i stare i... Mury? One chyba tą wodę sobie tam kumulują. Czy grzyb je mury? No. Grzyb je mury, no. To czym się różni Anglia od Polski, że grzyb jest? Że... Kojarzy się z grzybem ci Anglia? Tobie się kojarzywa? No teraz już tak. Czemu? Właśnie nie wiem. Bo Polacy mają jakąś lepszą technikę budowania. Może dlatego, że w Polsce jest surowsza zima. A tu nie jest. Miał się tak, byłaś tu w zimie, Ewa, w Peak District? Tak. Był śnieg nawet? Tak, no wiesz, jak się jest, taka jest zasada, że jak jesteś w zimie w Peak District, to już nie możesz być nigdzie indziej, bo tam nie wyjedziesz. Tak jest. O ja. Miesiąc temu mieliśmy, miesiąc z kawałkiem. Tak. W marcu. Nie, źle mówię, marzec. Tak, marzec. No marcu to wszyscy mieli, był taki tydzień zimny, nie? Był zima. W marcu, no było. To był jedyny miesiąc, kiedy był śnieg. Bez sensu. No. Fajnie było. Bałwana lepiej w marcu. Bałwana? Aż tyle śniegu? No. Nie. U nas też jak był, że tydzień był. To jeden dzień ten śnieg. No, mi się wydaje, że nawet tydzień. Ale śnieg to stopił się po jednym dniu akurat. Tak było. To nie wiem. Nie, było tak, że leżał śnieg chwilę dłużej. Ale nie wiem, to było w marcu. A Ewa, chcesz jechać z Anglii gdzieś? Zobaczymy, co się w życiu. Ale nie dobrze ci tu? Wiesz co? Dobrze mi, ale czy to, że jest mi gdzieś dobrze, w sensie wygodnie, to nie wiem, czy to znaczy, że tak dobrze, nie? Jest mi tu wygodnie, o. A, wygodnie, nie? Wygodnie, jest wygodnie? No. Ale jest zimno w nocy. To jest ten problem, no, dlatego może tutaj mnie nie być. A, okej. Okay. To zimno w nocy jest, mnie nie przekonuje. Ja się zawsze mogę przykryć. W Hiszpanii było zimniej w nocy. No. Może jak z Buxton wyjadę, to jakoś lepiej to wszystko będzie wyglądało. O, proszę bardzo. 11 marca. O, co? Duży bałwan w ogóle. No! Przecież to jest ogromny śnieg. Grek Anglik pierwszy raz bałwana zbudował w życiu. Serio? Grek Anglik z południa, nie wiem, tak. W ogóle... To potrzebuje ktoś z Polski przyjechać do Anglii, żeby człowiek zobaczył w Anglii, jak wygląda bałwan. Bałwany przyjechały wraz z Polakami.
Tak, co, robisz jakieś różnice w ogóle między krajami teraz? Nie, co, na przykład... Kochasz Anglię, mówisz? Czy kij w dupie, gdzie jest większy, w Anglii czy w Polsce? To jest dobre pytanie. To nie jest łatwe pytanie. No nie jest to łatwe, bo są innego wszystko rodzaju kije. Inne kije, tak. Każdy trochę czym się kija różni? Ma. Jest taki kij pozłacany, a w Polsce jest taki prosty patyk. Ewa najwięcej może powiedzieć, ponieważ mieszka z Anglikiem, który ma lokalnego kija. O, Ewa przywiozła kija z imigranckiego. One są inne. To są inne kije. No ale jakie? No, no właśnie, zrozumienie. Ja wiem, jakby to ująć. No to jest taki... Jak ująć kij? Jakby ten kij ująć? Że to jest taki kij z powłoką. Że on... Wiecie, że... No. A ten polski jest taki bezpośredni, prosty kij. Prosty, nie? To się nazywało PAL kiedyś i czasem przymusowo nawet aplikowali tego kija. Dosłownie. Wiesz, za pomocą konia. Tak, ale chodzi o to, że angielski kij jest kulturalny, a polski kij jest chamski bardziej. Chamski kij? No. I co, angielski jest taki... Co, w meloniku? Taki... Hello? No, taka właśnie otoczka, już tam, już to dobrze widzisz, tym tonem ja już tą otoczkę dobrze budujesz. Tak, była taka teoria zarażania się od tych gołębi. Gołębie, że jak były, tu są gołębie tam tu są, chodzą tu. I te gołębie, jak są razem z gęsiami, to myślą, że są gęsiami. Tak. Tak. A, tak, no. Tak. To znaczy, że co, że my się zarażamy brytyjskim kijem, a Brytyjczycy się polskim kijem zarażają? No nie, no też, bo ty mieszkasz. To tak w ogóle ale działa wszędzie. W tym polskim jakoś jeszcze nie zaradzili. Przynajmniej nie ja myślę. Ja myślę, że Polacy mają większego kija. Dlaczego? Bo z takiego kraju się wywodzimy i mamy taką kulturę i do tego jeszcze mamy taką religię. Kijową, no. A tutaj mają taki większy luz. A widziałeś koronację? I co? Luz. Well, tradycja. Żeby dotknąć ostrogi i powiedzieć jakieś zdanie i potem... Jakiś miecz ktoś niósł, a potem ktoś musiał wykupić za 50-groszowe no monety w worku. No tak, ale tego się tak nie widzi na co dzień. No dobra, a raz na 7 to się robi raz w tygodniu. Jak? No takie ceremonie podobne. No to się nazywa obiad z rodziną. W kościele katolickim też. To ceremonia. Też. Tutaj też się tak... Tutaj lepiej. Ale też tak, też tak grają przy obiadzie z rodziną, żeby być... To są obiady z rodziną? Tutaj, no ale to wiecie, tutaj sobie ktoś... Znaczy właśnie... W Polsce przynajmniej ktoś się tym koczetem rzuci, nie? Ja mam wrażenie, że w Polsce nie ma tej blokady, że jak ktoś się nie lubi, to się będziesz siedział przy tym stole, będzie ci dziwnie, ale każdy będzie wiedział, że się nie lubi. A tutaj nikt nie wie, że się, każdy się nie lubi, ale nikt nie wie, że się nie lubi przy tym stole. No, czyli się lubi. Nie, nie. Bo jak, ale jak nie wie, to się niczym nie przejawia, to czym się to różni od sytuacji, kiedy się lubi? No to, że ktoś wyjdzie za drzwi, no i wtedy już będą wszyscy cię bardzo otwarcie nie lubić, ale ty wejdziesz przez te drzwi i ty już wtedy nie wiesz, że oni cię nie lubią, bo wtedy już przestaną o tobie rozmawiać. Jak jestem, to mnie nie ten. Aha, dobra. Taka dwutwarzowość. Bardzo. To jest trudne. To jest taki stereotyp trudne. Na temat Anglików, że tacy ale sami. Taka jest prawda? Taka jest prawda. A jeszcze moja koleżanka, współpracownica. Tylko człowieka z pracy, o, tak się mówi po prostu. Angielka opisała mi bardzo tutaj... Współpracowniczyni. Mówi. Rzuciła kiedyś takim tekstem do mnie dość luźno wprost, że Polacy to w sumie to, co ona wie o Polakach, to że jedzą kapustę i kradną. Klasycznie. No. Ale czemu tak kapustę? Czemu kapustę? Bo ona ma sąsiadów Polaków i drugi sąsiad wsadził kapustę i ci Polacy tą kapustę ukradli. Przecież miała na myśli Niemców, myślałem. Bo to tylko, że oni nie kradną. Tak. Polak jeden posadził sobie kapustę no i drugi poradził. Anglik! Posadził kapustę. Także to już nie sąsiedzi byli z tej, tylko wszyscy Polacy. No niestety, no i już nie dało rady. Zawsze tak tego. Jest. Przechodzi z sąsiadów na resztę już. No nie wiem, w sumie wszyscy może mamy kije w dupie. I tyle. Wszyscy mamy kije w dupie. Ale Anglicy, który kij wolisz więc? Nie wiem, który kij wolę. Ja bym gdzieś jeszcze indziej poszukała, jeszcze bym więcej musiała. No to w Hiszpanii ja bym wolała ten bardziej. Hiszpański kij w dupie. Oni nie mają za bardzo kija. O, tak. Nie mają? Nie wiem, czy mają kij. Oni są tacy bezpośredni, tacy gadający i... Nie ale bez kija? Czemu my tam nie byliśmy?
Ja wiem, bo jak COVID przyszedł, to się okazało, że wszyscy mają kirie kilometrowe w dupie. Wtedy tak było. A to tak, ale to się bardzo słuchają po prostu, co ma rząd do powiedzenia i policja i każdy, kto ma mundur jakikolwiek. Tak, tak. No. Co do tego, tego mają kija. Ale poza tym? Chyba nie. No w sumie jest to miara kija, jak się zachowuje człowiek z psem, jak idzie. Na przykład w Hiszpanii idzie se i ten pies stra gdzie chce. Tak. I sita pod murem. Tak. I nikt nie sprząta. I nikt nie sprząta, no. Niczego. I nikt nie ma kija, okej. Okay. I śmierdzi wszędzie potem tą wolnością. No. Piękna utopia, co? Pięknie, bo. Tak. No. W Polsce znowu część sprząta. Coraz więcej osób chyba sprząta teraz już po psach. I co, nikt nie stać na mandaty. No i to się, ale to się ładna różnica pokazuje, że jak ktoś nie sprzątnie, ten drugi wydrze na ciebie ryja. Tak. A tu wszyscy sprzątają, a jak ktoś nie sprzątnie, to i tak jeszcze to jakby grzecznie temu drugiemu to będzie przeszkadzać, ale on ci nic nie powie na ten temat, bo on jest za grzeczny na to, rozumiesz? No tak jest. Chcesz byś mu poprosić ten pies na ogródek natrał, on ci nie powie nic. No. Jest tak? No. Większość tak jest. Są takie chamy też tutaj, ale to się rzadko zdarzają. Ham. A ty jak jeździsz sobie od domu do domu roznosić McDonalda, to jakie masz opinie o kijach? Bardzo mili są wszyscy. A. A jest pewna ilość takich, co tam siedzą, co nie myją się i nie czyszczą domu od 10 lat, wiesz, nie? No, jest duża ilość takich osób. Tak? Czy oni są luźniejsi, czy też mają? Nie wiem, no nie gadam z nimi na tyle, żebym wiedziała, na ile oni są luźniejsi, ale to są przeważnie patologia, no nie wiem, jest patologia luźniejsza i nie mają kija w dupie, bo są patologią? No, w Polsce tak. To ja wolę mieć kija w dupie, niż być patologią. Wolę być kulturalna, ale z kim w dupie, niż patologiczna bez kija w dupie. No ale to jest ta szczerość, masz wszystko w dupie i wolna jesteś. Nie podoba mi się, to zwierzęta nie mają kija. No właśnie, o tym mówię, to może właśnie. Idźmy tą drogą, nie? Może nie. No to nie wiem, no. To nie. I ja bym wybrała jednak angielskiego kija, jakbym miała wybierać między polskim a angielskim, to ja wybieram angielskiego. Dlaczego? Bo jest bardziej kulturalny. Jest ozłacany. A to tak prawda mi się wydaje. Jest. Czystszy. Czystszy, może. Kulturalniejszy, wyższy, zaawansowany cywilizacyjnie. A później oglądasz Brothers Grimsby to wszystko w ogóle się... Kibole angielscy mają też kija, czy nie? W porównaniu z innymi? Nie wiadomo. Nie wiem, ja się boję kibolu wszystkich. O, dobra. Ja byłam raz na takim meczu. Było miło. Manchester United grał z nim. Tam. No, przyjemnie się tam nie nawala tymi kijami swoimi własnymi. Nie? Myślę, że oni to eksportują tylko. Za granicę. W nie domu wiem. Się nie, są kulturalni. U nas jak w Chesterfieldzie grają jakieś dwa kluby, Sheffield z Chesterfieldem na przykład, pewnie mają jakieś inne nazwy, to tacy młodziaki sobie chodzą po ulicach i musi zawsze stać policja, bo ich rozgania. O! Zawsze to jakieś burdy, no? A nie, tutaj w Baxu na przykład nie potrzeba w meczu, żeby burda była. Po prostu jest burda, nie? No. Okay. To świadczy o braku kija? To o patologii świadczy. A, dobra. No. Że się leją. I to w Anglii. No. Tutaj koronacja, a tu się leją po mordach. No ja to... Proporcje są strasznie. Ja jak jechałam do Anglii, to myślałam, że tutaj wszyscy są tacy kulturalni i tacy właśnie lordowie i ladies chodzą głównie po ulicach. A życie cię spotkało. A później, tak, a życie pokazuje, że wcale tak nie jest. A jak sobie jeszcze ktoś oglądnie właśnie te Brothers Grimsby, to już w ogóle człowieka wtedy uświadamia, że Anglia ma swoją ciemną stronę. To nie jest ciemna, to jest wesoła bardzo strona. Okropni są ci ludzie. Nie podobają mi się. Może i są happy, ale są tacy... To jeszcze do porównania czwarty kraj, gdzie mieszkałaś, to Niemcy. Co? To mają największego kija chyba ze wszystkich. Na ziemi. Chyba. Ja myślę, że Niemcy nie mają kija w dupie. Oni są kijem w dupie. I inni ludzie mają kija w dupie w postaci Niemca, który tam siedzi. Miesza ewentualnie, ale to. Tak. To jest kij. Oni mają, nie bez powodu Hiszpanie na Niemców mówią cabeza quadrada. Tak mówią? Czyli kwadratowa głowa. Cabeza quadrada? No. Tego nie słyszałem jeszcze. Tacy są. No oni mają dużego kija, to jest fakt. Bardzo się słuchają.
wszystkich, kogo należy słuchać. No ale Polacy to takie mniejsze Niemcy są. Trochę tak. Ale jeszcze więcej hamówy jest w Polsce niż w Niemczech. No ale to... Aha, tak. A czy przepraszanie jest wyznacznikiem kija? Zależy za co. Nie no, szczere to nie. Szczere. Znaczy, nie no, za wszystko. Nie, jak sobie zrobić tak, źle. Jak za wszystko. A to za wszystko tak. Ale ja wiem, że i Niemcy i Brytyjczycy za wszystko przepraszają. Oni tak przepraszają. No Niemcy nie też przepraszają. Pytam, czy mogą. Czy mogę się przywitać? Czy mogę powiedzieć się Martin, czy nie mogę? Nie, zawsze dzwonię do kogoś, a się pyta, czy może do mnie mówić po imieniu. A jak inaczej? No przecież napisałem sam to imię. On się dalej pyta. Nie wiem, co chodzi. Tak więc dzwoni i się pyta, czy może zadzwonić. Ale patrz, że na przykład w Niemczech jest taki kij, że ludzie nie przechodzą, i w Polsce też w sumie, bo to jest zakazane przy okazji, przechodzić na czerwonym świetle, a w Anglii nie mają takiego kija i możesz sobie przechodzić. Tak, to jest wyznacznik. No. Tak? Tak. No. Chyba, bo to tak to widoczne jest. No. To jest szok kulturowy. Nikt nie jedzie, nic się nie dzieje, a ta stoi na czerwonym świetle w Niemczech. Tak było, taka. To ja też bym tak stała. A teraz się już nauczyłam. Dawno temu stałem, ale ja stałem z szacunku do prawa, którego i tak nie było. Ale chciałem wierzyć, że kiedyś będzie i że ja może będę tak stał i pokażę ludziom, że prawo jest dobre. Ale nie wyszło to w ogóle. Kto wszedł do wody? W Anglii weszli do wody. To jest, co to jest? Dowód, że nie ma kija. Że nie ma kija w zupie, no. Tam siedzi sobie, za ale tym krzakiem. Nie weszli. Niemczech by nie weszli, nie ma opcji. Nie? To ty. To musi być rozkaz, tak? Ordnung. Achtung? I... Nie chodzą stąd. Jeszcze się biją, patrz. Widzisz, to jest ta patologia. To jest kija. Biją się. A biją się dla zabawy, czy naprawdę? Dla zabawy. A, dobra, to się mieli. Liczy. To może ci Brothers Grimsby to są. Tak. Ćwiczą przed meczem widocznie. A ludzie będą oglądać ten film, ja teraz tak. Polecam go, ale nikt nic nie zrozumie. Czego? Z tego filmu, bo oni mają taki akcent. No Brothers Grimsby. No trochę, tak. Mają tak okropny akcent, że... O czym rozumiesz ten akcent lokalny angielski? No to ten tu. Północny ten, no, tak, ten taki. Bo jak pojadę 20 mil, stąd to już nie. Żebyśmy się nie zrozumieli, jasno. Bardziej na północ, tak? Jeszcze? Którąkolwiek. No. Jak mieszkałam w Londynie na przykład, to się nauczyłam, że jest akcent wschodnio-londyński, północno-londyński, zachodnio i... Nie słyszałaś to? Nie. A. Ja nie. Okay. Ja do tej pory nie wiem. Ja tylko się nauczyłam rozróżniać północno od południowego, ale za której ulicy, tego nie wiem. A w Polsce jest jakiś akcent? Śląski. Tak. Krakowski jest. Czy co? Czy no. Na pole? I na pole że właśnie jest... krakowski, a nie krakowski, a. Że jak jeszcze coś się mówi? Się mówi trzy zamiast trzy. Tak, trzy. To jest tak, w skrócie jest pięć różnic między mówieniem po krakowsku, a całą resztą. I to jest ten wielki slang, różnica ogromna. Tak. No dobrze. I jeszcze jest lubliński. Oni nie ma. Się, jak to? O śmianiu. Karolina tak dziwnie mówi, że ona się... Co? Śmiem. Nie wiem. Śmieje się? Nie, to nie ma. Nie, ale coś tak mówi dziwnie. No i teraz, którego powinni uczyć w szkole języka angielskiego, żeby się to przydało na coś tu? Londyńskiego. No przecież... Od niego. Tak? Nie wiem. A to może się człowiek trochę zgubić, bo ja na przykład w pracy ostatnio musiałam napisać pewien tekst, który wysłałam do moich angielskich klientów, oni powiedzieli, że tam są amerykańskie słowa. No i weź tu się raz człowieku zorientuj. O, no? To tak może być. Tak, amerykańskie słowa. I co, obrazili się na to, czy co? Troszeczkę, ale potem człowiek odpokutowałam, no. Dziwne to. Dobrze. Napisałaś tomatoes? Nie. Zamiast tomatoes? Tak, tak, dokładnie, to tak. Aha. No, ale no nie, bo muszą uczyć jakiegoś języka w szkołach. Bo muszą, to ale jakiego uczą? Wszystkich, tak? W zależności od regionu. Nie uczą nigdy. Uczyli cię, żeby mówić but? Nie, bo, ale jakbym chodziła na północy do szkoły angielskiej, to pewnie by mnie uczyli but, albo rook, albo hook. My musimy tutaj po prostu przeprowadzić moją angielską półrodzinę. Jedną z północy, drugą z południa i wtedy będziemy uczyć się o akcentach. No tak powinni uczyć. Taki jaki akcent. Jesteś mnie przygotowany na tą audycję, ja mam tylko pół baterii, to... To kończ już. To kończę. No, to cześć. No to cześć. No. Bez wniosków was zostawiamy. Bez. Wyciągnijcie wnioski sami i kije z dupy też.